Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosy52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Tak właśnie myślałam, że mogę jeszcze gościa okraść. Dzisiaj zajmujemy się orkową zarazą, czyli nowym questem od Graysona, kolejnym, już trzecim. No i zobaczymy, co nam z tego przyjdzie. No, musimy udać się do Lorenzo i do Rodericha. I teraz pytanie, którędy będzie najbliżej do kogo? Tutaj jak wyjdziemy sobie jednym wyjściem z tego starego miasta, to będziemy praktycznie obok Rodericha, więc chyba warto będzie skorzystać z tego przejścia. A później od niego odbijemy prosto do Lorenzo. Czy to tutaj było? W sumie to tak, możemy wyjść sobie tędy. I zaraz będziemy u przywódcy straży. Musimy też oczywiście zająć się zadaniem dla Lorenzo, czyli zamykamy interes. Natomiast to zostawimy na później. Przynoszę pismo od Graysona. To sprawa najwyższej wagi. Brzmi poważnie. Pozwól, że się z nim zapoznam. Wiesz coś więcej na ten temat? Tylko tyle, że zajęli pozycję w paru miejscach na wyspie. Nie podoba mi się, że Grayson chce ukryć to wszystko przed Morrisem. Zdaję sobie jednak sprawę z powagi sytuacji. Oktaw i Veigar zostaną przydzieleni do tego zadania, a wraz z nimi kilku ich najlepszych ludzi. Przekaż jego ekscelencji, że czekamy na informacje, gdzie mamy się zebrać. Chcesz, bym przekazał coś jeszcze? Ach tak. Udało nam się pojmać jednego z orków. To chyba zwiadowca. Zamknęliśmy go w starej sali przesłuchań. Nie była używana od lat, ale ta bestia jest zbyt niebezpieczna, aby wtrącić ją do normalnej celi. Okej, dobra. Orkowa zaraza. Mamy nowy wpis. Chodźmy więc teraz do Lorenzo. Przy okazji możemy za proroka odebrać nagrodę, jak już jestem obok Oktawa. Witam cię. Prorok. Nasza wy... O, dużo expa i dużo pieniędzy. Fajnie. Naprawdę fajnie. No, wow. W kolejnym odcinku, który będzie odcinkiem bonusowym znowu, zajmiemy się listami gończymi właśnie i mamy dalej jeszcze parę też miejsc do odwiedzenia. Kurde, znowu ta kolejka się chyba powiększyła. Niebywałe. No dobra, mam nadzieję, że Lorenzo jest u siebie. Nie będę musiała nie wiadomo gdzie biegać. W ogóle też warto byłoby się przejść do wszystkich kopalni, ponieważ nam się złoża odnowiły. Więc można by było troszeczkę zaszaleć i pokopać złota na przykład. Cześć Lorenzo. Ej, ty! Przynoszę pismo od Graysona. To sprawa najwyższej wagi. Oczywiście. Nie mogło się obejść bez gruźb, wytykania błędów i fałszywej uprzejmości. Jaka jest twoja odpowiedź? Nawet gdyby Grayson nie groził mi osobiście, to oczywiście, że wsparłbym tę inicjatywę. Orkowie zagrażają nam wszystkim. Wysłannik mądrze robi, chcąc pominąć Morrisa w tym wszystkim. Elita najemników przyłączy się do ataku. Adelard i Garros osobiście poprowadzą naszych ludzi. Ponadto, gdy tylko skończymy, zajmę się organizacją sztabu dowodzenia w starym domu Kaleba. To rzeczywiście była dobra inwestycja. Wracaj do Graysona. Nie należy on do najcierpliwszych ludzi. No tak. Fajnie, że od razu możemy się też przenieść, rozmawiając z Lorenzo. To mi się podoba, że czasami gra nam daje taką możliwość, bo jest dużo szybciej. Hej! W sprawie wsparcia... Sprawa załatwiona? Roderich i Lorenzo wyślą swoich najlepszych ludzi. Ponadto gildia kupiecka rozpoczęła przygotowania w starym domu Kaleba. Jest jeszcze jedna rzecz. Straży udało się pochwycić orka. Zamknęli go w starej sali przesłuchań. To spora niespodzianka, ale mile widziana. Gdyby został przesłuchany, może udałoby się znaleźć kolejne słabe punkty w ich planach. Oliver w końcu będzie miał okazję się wykazać. Przypłynął tutaj razem ze mną. Jest specjalistą od historii i kultury orków. Jeśli ktoś będzie w stanie zdobyć potrzebne nam informacje, to właśnie on. Gdzie znajdę tego Oliwiera? Wysłałem go do Bermara i pozostałych ocalałych. Powinien zaprowadzić ich do medyka straży. Oliver zawsze jest skory do współpracy. Razem zobaczcie, co uda wam się wyciągnąć z tego orka. Ja tymczasem dopilnuję,
by Roderich i Lorenzo dotrzymali swoich obietnic. Gdy tylko coś ustalicie, od razu przyjdźcie z raportem. A co z Anskarem? Z nas wszystkich ma najwięcej doświadczeń z orkami. Traumatycznych doświadczeń, chciałeś powiedzieć. Nie, nie będziemy mieć z niego żadnego pożytku. Może za jakiś czas będziemy w stanie rozsądnie go wykorzystać, ale póki co się na to nie zanosi. No już, ruszaj. Dobra, czyli rozumiem, że idziemy do tego całego Oliwiera, tak? U medyka w straży powinien znajdować się niejaki Oliver, uczony zajmujący się kulturą orków. Razem mamy przesłuchać pojmanego orka. Przy okazji mam poinformować Eurika, że Grayson potrzebuje go przy planowaniu ataku. No, Eurik był tutaj. Był tutaj. I gdzie polazł? Halo? A, Eurik chyba poszedł tam, gdzie jest Oliver. Nie do końca wiem, gdzie jest to miejsce przesłuchań. Dlatego dobrze, że mam odpaloną gdzieś tam w tle solucję, bo będzie nam łatwiej. Okej. Budynek, przed którym stoi Eurik. Okej, czyli no pewnie w koszarach gdzieś tam będzie straży to miejsce. Trzeba uważać, co się komu mówi. Grayson, nie mam pojęcia, gdzie idzie w sumie. To przecież. Ale na razie nas to nie powinno raczej interesować. Poszukamy przede wszystkim Eurika. Okej, okay. Czy tutaj gdzieś jest jakiś gwardzista królewski, bo nie widzę. Tutaj jest. Grayson potrzebuje cię w mieście. Miałem pomagać Oliverowi. Co się dzieje? Ja cię zastąpię. Teraz Grayson chce cię zobaczyć w domu Caleba. Oliver jest w środku. Rozumiem, że będziesz uczestniczył w akcji. Nie mógłbym tego przegapić. Powodzenia. Widzimy się później. To jest Korum, ale on mnie raczej nie interesuje, tylko bardziej ten cały właśnie Oliver. O, Willem, Kyle, Vermar. Ej, ty! Okej, okay, trudna kradzież. Witaj, ty jesteś Oliver? To ja. No, w czym mogę ci pomóc? Przysyła mnie Grayson. Straży Miejskiej udało się pochwycić orka. Trzymają go w swoim lochu. Podobno interesujesz się orkową kulturą. Moglibyśmy spróbować dowiedzieć się czegoś od niego. Orka? Żywego? Taka okazja może się już więcej nie powtórzyć. Ruszajmy. Spokojnie, najpierw chcę o coś zapytać. No, wybacz mój nadmierny entuzjazm, to z ekscytacji. Pytaj, o co chcesz. Okej, okay, możemy się też go zapytać. Jest coś, co powinienem wiedzieć, nim zaczniemy? Jest jedna rzecz, która mogłaby nam pomóc. W starych zapisach przeczytałem o pewnym orkowym totemie. Ma bardzo dziwną nazwę. Ulumulu. Wydaje mi się, że to jakiś symbol wielkiego wojownika. Oj tak. Zleciłem jego wykonanie pewnemu łowcy. Tu, na Archolos. Ale nie zaryzykuję czyjegoś życia, dopóki nie będę miał absolutnej pewności, do czego on służy. No oczywiście my wiemy. Co chcesz niby tym osiągnąć? Jeśli jest sposób, by orkowie nie zaatakowali człowieka na sam widok, warto moim zdaniem pertraktować z nimi. Tym bardziej, że sami do końca nie znamy ich motywacji. No tak. Co wiesz o tych bestiach? Bestiach? Myślę, że orkowie tak samo określają nas, ludzi. Wbrew temu, co słyszałeś, orkowa kultura dorównuje naszej, a ich budownictwo często przerasta nasze ludzkie osiągnięcia. To inteligentna rasa, choć pewnie nie raz mówili ci, że to zwykłe zwierzęta. Podobnie jak my, mają własny język, struktury społeczne, a nawet dzieła sztuki. Struktury społeczne? Tak, widzisz, orkowie, w przeciwieństwie do ludzi, nie dzielą się na bogatych czy biednych. Dominuje u nich kult wojownika. Z moich badań wynika, że im skuteczniejszy jest ork w walce, tym lepszą pozycję zajmuje w drabinie społecznej. No i są jeszcze szamani. Pełną podobną rolę, co nasi magowie. Są bardzo wykształceni, władają magią. Oczywiście. Jeśli wśród wojowników pojawia się problem, to właśnie oni przejmują rolę sędziów w ich sporach. Przegrani muszą pogodzić się z ich werdyktem.
O, mógłbym tak długo jeszcze opowiadać, ale to chyba nie czas na lekcje. Dlaczego orkowie nas tak nienawidzą? Teorii jest wiele. Jedni twierdzą, że wojna ma podłoże religijne. Orkowie to wyznawcy Beliara, wobec czego dość logicznym wydaje się, że zwalczają wyznawców Inosa. Osobiście wydaje mi się, że to jest mit. Wyznawcy Adanosa również są atakowani, czego Archolos jest najlepszym przykładem. Sam do końca nie wiem, co sprowokowało orków do ataku na ludzi i rozpoczęło tę wojnę. Pierwsze relacje są sprzeczne. Orkowie zaczęli pojawiać się masowo w Nordmarze, sprawiali wrażenie, jakby przed czymś uciekali. Ich pierwsze kontakty z ludźmi były pokojowe, ale nikt nie mógł ich zrozumieć. Nie muszę ci chyba tłumaczyć, jak kończą się sytuacje, w których brakuje zrozumienia, a ludzi drawi strach i niepokój. Możliwe, że cały konflikt wywołaliśmy sami, ale tego nikt nie może być pewien. Pewne jest jedno. Król obrał dziwną taktykę w ostatnim czasie. Rozumiem, że magiczna ruda to przydatny kruszec przy wytwarzaniu broni i pancerzy, ale nie samą bronią wygrywa się wojnę. Dziwi mnie to, że nikt nie próbował poznać metod wroga, jego sposobu myślenia, dlatego sam poszukuję tych odpowiedzi. Dowiedziałem się, czego chciałem. Ruszajmy! No to ruszajmy. Widzę, że Oktaw będzie bardzo pomału szedł. Czego diabła chcesz? I chyba się tam gdzieś zakręcił. Tutaj jest sal. No i już tuptamy. Czyli co, idziemy do więzienia, tak? Tam była jedna taka sala, która wyglądała jak sala tortur. Może właśnie tam będzie ten ork? Pracuję niemal przez cały dzień. Zaraz się dowiemy. Czego diabła chcesz? No dobra. Spróbuję się z nim porozumieć. Marvin, weź tę kuszę i miej go na celowniku. Jeśli spróbuje nas zaatakować, pociągnij za spust. Znasz ich język? Kilka wyrazów. Może uda mi się ułożyć jakąś sensowną całość z tego, co rozumiem. Możemy zaczynać. Okej. Witaj, wojowniku. Kro tak, kaz tak, dwokar, ort antak. Ulu mulu, przyjaźni znak? Oj, chyba nie jest dobrze. Co on mówi? Z tego, co udało mi się zrozumieć, to gardzi tobą, bo używasz tchórzowskiej broni. Co to jest ulu mulu? Co on mówi? Rozmawiać, tchórz, krata. Wiem! Mówi, że nie powie nam nic, bo jak tchórze ukrywamy się za kratami. Dobra, Marvin, wchodzę tam. Czy ty oszalałeś? To jedyny sposób, by czegoś się dowiedzieć. O matko. Jak sobie chcesz. To nie jest dobry nie, po prostu co? Kro tak, kas tak, dwokar, ort antak. Zabił go. Świetnie, po prostu świetnie. Ja pierdykam, no czułam, że jak on tam wlizie, to się to źle skończy. Oliver, ty durniu. Przecież Grayson dostanie jakiegoś pierdolca zaraz. Wiedziałem, że pomysł z wejściem do celi jest idiotyczny. Oliver nie żyje. Ork podzielił jego los. Czy udać się na miejsce spotkania do starego domu Kaleba? Czas udać się na miejsce spotkania do starego domu Kaleba. Czas na to. Natomiast no super po prostu. Kto to wymyślił? Ja się pytam. Gościu mógłby tam wejść, jakby miał na przykład ulu mulu, ale nie tak o, tak po prostu, no bez przesady, ale typ jakiś, ja nie wiem, chyba mózgu nie miał. Naprawdę, jakby miał ulu mulu. Ładnie się zgadałeś z tym Pablo, co? Co? O nie, zdjął mi broń! Fuck! Dobra, szybko.
Tutaj się nie walczy! Zapamiętaj to sobie! Chwila. Panie strażnik, proszę się ogarnąć. Czemu mi zdjęło bronię, to ja nie rozumiem. Ech, dobra, no czułam, że będzie lipa i była lipa. Chyba na razie nie mam żadnych... Ty chcesz ze mną zagadać, czy mi się wydaje? Nie, bo tak tu pytałeś, jakbyś chciał. Dobra, nie wiem. Natomiast idziemy w takim razie do domu Kaleba. My oczywiście już wiemy, gdzie to jest. Wow. Łatwo można teraz trafić. Pani obywatelka też wyglądała, jakby chciała mnie zagadać przed chwilą. Dobra. Witam. No, jesteś wreszcie. Wszyscy czekają na ciebie i Olivera. Oliver nie żyje. Był na tyle głupi, że zechciał pogadać z orkiem w cztery oczy. A niby taki wielki uczony. Dobra, właś, bo trzeba zacząć działać. Okej, okay, orkowa zaraza, co robimy? Wszyscy już się zebrali w byłym domu Kaleba, czekają na mnie na piętrze. No dobrze. Grayson pewnie naprawdę dostanie szału. Czego u diabła chcesz? Okej. Okay. Panowie, jesteście tutaj, bo należycie do najlepszych z najlepszych na tej wyspie. Przypominam, że nasze spotkanie musi zostać utrzymane w całkowitej tajemnicy. Orkowie zajęli 5 strategicznych punktów na wyspie. Są to kolejno Wybrzeże Topielców, kotlina niedaleko winnicy Rity, Stara Latarnia, plaża przy Wielkich Bagnach i farma Bermara. Jeśli ich wojska połączą siły, utrzymanie miasta stanie się bardzo trudnym zadaniem, niemal niemożliwym. Spodziewam się ataku z dwóch stron, frontowego oraz wsparcia przez flotę od strony morza. Musimy zaatakować ich siły, póki są podzielone. Nie widzę jednak sensu w zmasowanym i bezmyślnym ataku. Stracimy przy tym mnóstwo ludzi, a niekoniecznie wiele zyskamy. Dlatego, po konsultacjach z wami, za najlepszą taktykę uznałem zabicie ich hersztów. Po utracie dowódców działania zielonoskórych staną się nieskoordynowane, czyniąc z nich łatwiejszy cel. Problem w tym, że dowódcy nie przebywają we wspomnianych wcześniej punktach stale, tylko przemieszczają się z lokalizacji do lokalizacji. Zadaniem łowców Gildii Kupieckiej będzie wypatrywanie dogodnego momentu do ataku. Gdy pojawi się informacja, że herszt jest w obozie, będziemy atakować tylko ten konkretny obóz. Podzielimy swoje siły w grupy, z których każda będzie atakowała z zaskoczenia. Garros, ty i twoi najlepsi ludzie zaatakujecie Latarnię Morską. Nie macie ciężkiego opancerzenia, więc pod osłoną nocy być może uda wam się dostać na teren wysepki. Adelard, ty i twoi najemnicy zaatakujecie obóz na bagnach. To ciężki teren, ale z tego co słyszałem, wasi ludzie są przyzwyczajeni do brudnej roboty. Oktaw, tobie przypada oczyszczenie terenu w pobliżu winnicy Rity. To osłonięty i rzadko uczęszczany teren, więc jeśli szybko się uwiniecie, nikt nie powinien zauważyć waszej obecności. Veigar, w lesie nieopodal Wybrzeża Topielców, twoi kusznicy zajmą dogodne pozycje, a następnie wystrzelają orków jak ścierwojady. I wreszcie najważniejszy punkt, czyli farma Bermara. Ten obóz jest najlepiej obsadzony i zaatakujemy go po eliminacji wszystkich pozostałych. Atakiem będzie dowodzić gwardzista Eurik. Liczę, że kiedy zobaczą nasze poczynania, część wojsk ruszy wzmocnić pozostałe punkty. Nigdy tam nie dotrą, bo będziemy na nich czekać. W międzyczasie zajmę się gubernatorem Morrisem. Postaram się być dla niego na tyle uciążliwy, by kupić wam jak najwięcej czasu. Marvin zostanie koordynatorem całej operacji pod moją nieobecność. Mam gdzieś, czy ktoś tutaj przerasta go rangą lub doświadczeniem. Czekajcie na znak od łowców i do roboty. Niech Inos będzie z wami. No kurde, widzę wielkie polowanie na orków. Orkowa zaraza. Czas pozbyć się orków z Archolos raz na zawsze. Powinienem porozmawiać z Garrosem. Czy łowcy Araxos nie zauważyli któregoś z hersztów? Garros? Czy ujawnił się któryś z hersztów? Niedawno otrzymałem informację, że łowcy zauważyli jednego z nich na Wybrzeżu Topielców. Veigar! Pokażcie choć raz, że rzeczywiście potraficie strzelać.
Punkt zbiorczy macie w lesie niedaleko wybrzeża. Stamtąd wyruszcie. Mam również informację, że Herszt przybył do obozu na bagnie. Adelard, pokaż wszystkim, jak walczy elita Araxos. Po prostu nie dajcie się zabić. Łowcy Garrosa zauważyli dwóch orkowych hersztów. Pierwszy z nich jest na wybrzeżu Topielców. Mam spotkać się obok Silbach z Veigarem i wyeliminować to zagrożenie. Drugą grupę dostrzeżono na południowych bagnach. Wraz z Adelardem mamy się nią zająć. Dobra, to co, ruszamy? W takim razie... Silbach, tak? No to jakiś krąg teleportacyjny, najbliżej będzie u magów. Do Wielkiego Bagna też mamy krąg teleportacyjny, więc też raczej będziemy z niego korzystać. Natomiast najpierw Silbach. Najpierw Silbach i będzie chyba naprawdę, naprawdę fajnie. No, mam nadzieję, że się wyrobimy z całym tym questem dzisiaj, bo zapowiadało się krótko, a jednak wydaje się, że będzie trochę roboty. Dużo expa, naprawdę fajne zadania są dla tego wysłannika królewskiego, czyli właśnie dla Graysona. No, wow. Ewentualnie możemy do Silbach gońcem, bo będzie trochę szybciej. Hey. Zabierz. Do wioski Silbach. Okej, mamy się spotkać z Veigarem. Orkowa zaraza. Dotarłem do Silbach. Skoro orkowie rozbili obóz na wybrzeżu, to Veigar powinien na mnie czekać przy bramie Harego. Brama Harego, tak, Harry był po tej stronie. Fajnie, że mi gra to podpowiada, bo... momentami można by się było, wiecie, zamotać, zapomnieć. No dobra. Czy jest tutaj faktycznie Veigar? Nie pomyliłam bram? Nie, nie pomyliłam. Mamy tutaj naszego Veigara. Ruszamy w takim razie. Jesteś gotowy? Wziąłem ze sobą najlepszych strzelców na Archolos. Orkowie nie mają szans. Cieszy mnie twój optymizm. Za króla! Okej, okay, szybka podróż na plażę. Oczywiście nie będziemy biec, bo to jest bez sensu. Fajnie, że też możemy się tepać. Jezu, jak to jest dobre. Tylko wiecie co? O matko, faktycznie jest obóz. Zanim tam wbiegniemy, to ja się wyleczę chociaż, żeby mieć praktycznie maksymalną ilość HP, żeby nie było. Jak my stoimy w ogóle z czasem? No, całkiem nieźle. Może uda się całego tego questa zrobić. Ruszamy w takim razie. Widzę szamana. To nie jest nic dobrego raczej. Dobra, bo my musimy raczej wkroczyć tam głębiej. Dobra, oni się rzucą na mnie. Dobra, oła. O, fuck me. Widzę, że to nie są przelewki. O Jezus. Dobra, o matko boska. Co to jest za... ekran wczytywania jeszcze w takim momencie? Jasna cholera. Mam nadzieję, że Veigar i jego ludzie są nieśmiertelni. Bo wydaje mi się, że musimy faktycznie atakować razem z nimi. Bo będzie ciężko, jak ja się rzucę sama na ten obóz. Bo nie mam prawa tego w ogóle wygrać, ani nic z tym zrobić. Dobra, nie wychylajmy się może. Faktycznie, lepiej będzie zacząć od tych ludzi. Okej, okay, najpierw kusznicy z kusznikami. Wy jak wy sobie radzicie, panowie? Ta... wszyscy mają full HP. Znaczy full, no wiecie o co chodzi. Tutaj nikt nie może zginąć, nawet jak ma zero. Także... spoko. Dobra, wkraczamy w takim razie do środka. No, faktycznie sobie rozbili obozowisko. Całkiem duże. Boję się walki z elitą. Od razu mówię. Dobra, na pewno jakiś przybiegnie po mnie. Ja się mogę w tym czasie zająć oczywiście szamanem. I teraz możemy im pomóc. Dobra, nie wiem, kto kogo atakuje.
Ale to było chyba dobre przedsięwzięcie. Okej. Okay. Jak tam Veigar? A ty, twoje kuślicy to nie, chyba nie żyją. Ale Veigar nie może zginąć. To jest jakiś tam na pewno plus. Kurde, aż tutaj się wzięli ten, w taką dolinkę wpieprzyli. Ciekawie mnie jak z elitą. Dobra, tu jest jeszcze parę orków. Dobra, może zajmę się... O, fuck me, ta elita już tu przyszła. Chociaż to jest pewnie jakiś pułkownik. O, fuck. Chodź, pani elita. Pięknie. No. Dobra, fajnie tutaj zbierają agro ci ludzie. Ja sobie, wiecie, z takim pojedynczym orkiem to radzę bez problemu. Jeszcze jeden. No. Dawaj. Co tam? Jeszcze biegniemy dalej, dobra. Dużo tutaj tego świństwa jest. Ja znowu nie wiem, na co ja będę wydawać punkty nauki. Chyba będziemy dawać w ochronę. No ja pierdykam. Pomyślelibyście, że my tutaj przypłynęliśmy. O, w dupsko. Tu ktoś zginął. O kurwa, herszt. Dobra, póki... Ała. Ała. O, fuck me. Dobra, bo ja zginę. Dobra. Reszta trzeba być razem z Veigarem. Najpierw trzeba się zająć tymi wojownikami. Ej, no naprawdę jest jazda. Chyba nie zrobimy całej tej orkowej zarazy dzisiaj. Ja pierdykam, naprawdę. Jest nieźle. Albo będzie dłuższy odcinek. Chociaż wiecie, mogłabym to w przyspieszeniu robić, coś takiego. Ale po co? Ale nie, naprawdę, wow. Spodziewam się wszystkiego, ale nie tego. Herszt jest naprawdę paskudny. I dobrze będzie najpierw zająć się zwykłymi wojownikami. Wiadomo. Dobra, jest herszt, są wojownicy. Jest elita też, ale ta elita, ona nie idzie mi wpierdzielić chyba. Tak, wszyscy Veigara leją. Ja wiecie, jak sobie ich tak będę pojedynczo od ten... No właśnie. To będzie dobrze. Resztę zostawimy sobie na koniec. Dobra, widzę, że... Ale możemy elitę bić? Możemy. Dobra, zróbmy sobie w 5. A ten herszt ma zajebistą zbroję. Wy to widzicie? Dobra. Będziemy robić pół na pół. Dobra. Widzę, że... Veigar, dawaj. Dobra, pięknie. Pięknie. Oż, cholera jasna. Nie wiem, czy ja będę coś z nich zbierać. Pewnie to jest kupę siana warte. Nie ma czego plądrować. Ale powiem szczerze, że mi się nie chce. Nic tu nie ma. Tutaj łowca nagród. Okej, okay, zabili go, widzę. Cholera. Było blisko. Myślałem, że nie wyjdziemy z tego żywi. Ledwo daliśmy radę. Cieszę się, że nadal żyje. Wracamy do miasta. Muszę sobie coś łyknąć na uspokojenie. No. Orkowa zaraza. Dalej. Razem z Veigarem zabiliśmy herszta na wybrzeżu topielców. Okej. Okay. Teraz musimy chyba iść do... na te południowe bagno razem z Adelardem. Więc akurat się tam przeteleportujemy. Nie będę z nich zbierać niczego, bo to by mi zajęło milion lat. Skorzystamy za to z teleportacji, która się tutaj znajduje. I pójdziemy właśnie na południowe bagno. Wybierz lokację.
przeklęte bagna, nie. Znaczy do przystani, o, właśnie. Do przystani i teraz się udamy na plażę. Bo chyba wiem, gdzie to jest. Tutaj widzę, że jest w miarę spokój. Panowie się nie orientują, co się chyba w ogóle dzieje. Dobra, my chyba musimy iść tam, gdzie z Janikiem żeśmy się, wiecie, przypłynęli. Tutaj latają jeszcze jakieś gówna. Fakt, nie mam kuszy założonej. Cześć, pan Truteń. Dobra, musimy się wyleczyć, bo... Wyszło jak wyszło. Nie myślałam, że coś się tu jeszcze... Że coś tu ożyło. Trafię? Trafię. Trollbagie... Co? Takie rzeczy się tu pojawiły? Okej. O, widzę orków. Niedobrze. Ała, fuck! Dobra. Niedobrze, bo tutaj są orkowie. A gdzie ja się miałam z Adelardem spotkać? Drugą grupę dostrzeżono na południowych bagnach. A gdzie jest Adelard? Nie, poważnie, jeszcze będzie do mnie strzelać. Fuck. Przecież ja z tego nie wyjdę żywa. Marvin, proszę cię. Schowaj tę broń i spadamy stąd. Dobra, przebiegnę się jakoś tędy. Cześć, pan Truteń. Trafię? Dzisiaj? Dziękuję. Dobra, już nie zbieram z tego gówna niczego, bo to się nie opłaca. Powinnam gdzieś tutaj pewnie zobaczyć Adelarda, jak będę szła z kuszą. Mam przynajmniej taką nadzieję, że nie spieprzyłam niczego. Są najemnicy. Dobra. Cześć, Adelard. No, mogę? Mogę z Adelardem, halu. O. Jak wygląda sytuacja? Teren nam nie pomaga. Ciężko się tu przemieszczać. Kluczem do zwycięstwa będzie jak najdłużej pozostanie niezauważonym. Mhm. Jeśli ich zaskoczymy, być może dożyjemy jutra. Oby. Chodźmy już. Dobra, Adelard, weź poczekaj, bo ja nie mam życia. Dobra, na szczęście oni na mnie czekają. Wiecie co? Wydaje mi się, że zrobimy sobie dzisiaj połowę tego, a drugą połowę w kolejnym odcinku, bo nie zdążymy zrobić całej tej orkowej zarazy. I chyba jednak przydałby mi się lepszy pancerz. No, jesteśmy w piątym rozdziale. Moment, w piątym rozdziale można zdobyć zbroję Nordmarczyka. Czemu ja jeszcze nie mam? Dobra, możemy tutaj w sumie pomóc. Dobra. I tu teraz będzie rozpierducha, jak nie wiem. Ojej. Mam flashbacki trochę z Gothica 2, ale to takie naprawdę minimalne, bo tu jest rzeź totalna. Okej, zabili jakiegoś orka. Widzę, że tutaj bardzo łatwo łapią jednak na mnie agro. Ale Adelard to sieka. Te! Macie tu orka i nie zauważyliście? O, fuck. Czy oni właśnie biją swojego szamana, bo przez przypadek w nich strzelił? Nie, tam ktoś jest. Dobra. To może tak. Tam też byli orkowie, nikt się widzę nimi nie przejął. Co tu się dzieje? Jaki młyn? Dobra, ork elita. Ej, bo tu jest szaman, ludzie.
Ojejku, błąd totalny się zrobił. Dobra, może ja bym się zajęła tym szamanem. Dobra. No, z Adelardem to jest w ogóle inna robota. Chyba Hersz już biegnie. Oni, ten ork chciał do mnie przybiec? O kurna, ci najemnicy to normalnie też giną. To chyba jest tak, że najemnicy mogą zginąć, ale nie mogą zginąć ci. Jak to się nazywa? Wiecie, główni dowodzący. Dobra, tu jest Hersz i Elita. Ale no dobra, fajnie, idzie całkiem sprawnie. No. Został nam Hersz. No, jeszcze... O, pięknie. Z Herszta to akurat bym sobie zebrała rzeczy. No, Adelard, mamy ogarnięty? Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem tak ciężką walkę. Orkom nie można odmówić zacięcia i waleczności. To prawda, ale nie mogli się równać z elitą Araxos. Nie mogli. Okej, okay, orkowa zaraza. Hersz z południowej Bagien nie żyje. Pozbyliśmy się dwóch orkowych hersztów. Oby ludziom Garrosa udało się znaleźć kolejnych. Czas do niego wrócić. A Garros jest gdzie? On siedzi tam w tej siedzibie, czy gdzie jest? Chyba tak, chociaż to byłoby dziwne. Orkowa zaraza. Tak, Garrosa chyba jest tam, gdzie normalnie. Dobra, bo tutaj jeszcze też dwóch orków zostało. A to byli kusznicy. Cześć, pan kusznik. Dobra, to co? Zbieramy się z tego bagna. Idziemy prosto do teleportera. I w kolejnym odcinku sobie dokończymy to zadanie, ale nie konkretnie w kolejnym. No bo chcę, żeby teraz się pojawiły te bonusowe z tymi miejscami jakimiś, które fajnie by było jeszcze odwiedzić i załatwić sprawy, czyli te listy gończe na przykład. Chociaż wydaje mi się, że nie obejdzie się bez lepszej zbroi. Po prostu się nie obejdzie. Nie ma takiej możliwości, żeby bez niej sobie teraz poradzić. Mamy jednak tą zbroję, kurczę, no, za słabą. Dobra, czwóreczka. Telekinez... Nie telekineza, chłopie. Piątka. Wybierz lokację. Klasztor Magów Wody. Gdzie mi najbliżej? To chodźmy jeszcze do Garrosa. Nie Klasztor Magów Wody! Ja pierdykam, co ja mam w głowie? Nie Klasztor Magów, tylko kapliczka Adanosa w mieście. To się tepłam do Klasztoru Magów. Ciekawe, po jakiego grzyba. Kiedy już tam nie mamy niczego do roboty w tym klasztorze. Najbliżej do domu Kaleba. Możemy przejść tędy w sumie. Nie wiem, co powie Garrosa. I mam nadzieję, że on w ogóle tutaj jest jednak w tym miejscu. Mi się nie wydaje. Ale na tym sobie zakończymy. Po tym, jak pogadamy już z Garrosem. Potem się zobaczy, co będziemy robić dalej. To przecież nic nowego. Gwardziści. Garrosa, ty jesteś tutaj? Czy cię nie ma? Jesteś. Hej. Pozbyliśmy się orków na bagnach i wybrzeżu topielców. Przybywasz w samą porę. Orkowy przywódca pojawił się niebezpiecznie blisko winnicy Rity. W tunelach. Oktaw, wiem, że zawsze nosiłeś ten miecz tylko dla ozdoby. Ale przyszedł czas, żeby nim pomachać. Spokojnie, nie stępi się. Zbierzcie się w okolicy małej winnicy i zaatakujcie, póki się nas nie spodziewają. Czas ataku na starą latarnię również nadszedł. Wyruszam natychmiast, ale jeśli chcesz najpierw zająć się hersztem w winnicy, to mogę poczekać. Chwila. A mogę z tobą od razu... Nie, dobra.
Okej, to panowie wyruszają, a my też wyruszymy, ale już w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!